Kochani, witajcie z tej strony Adrianna, a dziś w kolejnym odcinku Vlogmasu zapraszam Was na test świątecznego jedzenia. Kupiłam bardzo dużo limitowanych świątecznych słodyczy, które można spotkać w sklepach tylko przed świętami, a niektóre z nich zamówiłam przez internet, dlatego że wiele z tych dobroci po prostu nie było dostępnych w Polsce. Tak więc jeżeli tak jak ja kochacie jeść i uwielbiacie testy jedzenia oraz podoba Wam się mój Vlogmas, to proszę zostawcie kciuka w górę i wreszcie przechodzimy do jedzenia. Ruszamy! Okej, więc tak jak mówiłam, mam tutaj sporo dobroci. Mam ciastka, mam świąteczne czekolady, mam świąteczne żelki i mam coś takiego z Haribo, bo jestem tego bardzo ciekawa, bo to jest jakieś połączenie żelek i ciastek. Zobaczcie, jak dziwnie, a jednocześnie uroczo to wygląda. Tak więc to przetestujemy sobie na koniec. A teraz może zacznijmy od tych ciastek. Są to ciastka, które ja kupiłam w Kauflandzie. Słuchajcie, one miały bardzo fajną cenę, dlatego że kosztowały chyba 5 zł, 4 z kawałkiem, a jest ich tutaj naprawdę dużo. I widziałam, że są to chyba jakieś kultowe, świąteczne, niemieckie ciastka, dlatego że jak zamówiłam te Haribo z Niemiec, to te ciastka też tam były. Tak więc otwieram je. Pachną bardzo korzennie, ale też pachną jak kasza gryczana. Te ciastka nazywają się speculatius. Zobaczmy sobie, co to znaczy. Google weź to mi powiedz, co to znaczy speculatius. Speculatius. Ciasteczko korzenne o kształcie figurki z wyciśniętym w cieście dekoracyjnym ornamentem. Mhm. Tak, no wyświetlają nam się te ciasteczka. Mówiłam, że to są jakieś słynne ciastka. Tak więc testujemy. No rzeczywiście mamy tutaj wyciśnięty jakiś kształt. Wygląda jak jakiś, nie wiem, lew, baranek. Dobra, nieważne jak wygląda, sprawdźmy jak smakuje. Uwaga. Twarde. Bardzo dobre. Słodziutkie jak nie wiem co. Delikatnie czuję tę kaszę gryczaną, ale nie wiem skąd ona mi się wzięła, dlatego że jej nie ma w składzie. Tutaj nie ma kaszy gryczanej, a ja czuję kaszę gryczaną. Poczułam te przyprawy, masko, jakie to jest dobre. Kochani, tak. Dobre, ale słodkie. Kochani, naprawdę przepyszne świąteczne ciasteczka, jak mówiłam, znalazłam je w Kauflandzie. Jeżeli lubicie takie świąteczne, korzenne smaki, to naprawdę idźcie je kupić, bo są pyszne i za świetną cenę. Mamy teraz między zębami. A i w ogóle przepraszam Was, pewnie zauważyliście, że mam tutaj mokro pod oczami i że w ogóle mi tutaj ścieka cień. Natomiast podrażniłam sobie dzisiaj oczy i cały dzień mi tutaj ciekną łzy. Tak więc ja tylko latam z patyczkami i wycieram te łzy. Produkt numer 2, który chciałabym spróbować, to są takie jajka świąteczne marki Milka i Dime. Marka Dime to ta marka, która produkuje te twarde, karmelowe cukierki. I trochę mnie śmieszy to, dlatego że no zobaczcie, to są dosłownie jajka. No widzicie, to są jajka po prostu. Nie wiem, mogliby zrobić jakieś śnieżynki czy coś takiego. Mam wrażenie, że jak jest zima, to dają tutaj Mikołaja i są to świąteczne słodycze, a jak jest Wigilia, to dają tutaj kurczaczka i jest słoneczna Wigilia. Tak więc pewnie tak sobie to wykombinowali i zaoszczędzili dzięki temu. Ale zobaczmy jak to smakuje, bo przecież po to tu przede wszystkim jesteśmy. Ale to intensywnie pachnie. Tak, no dosłownie jest to takie jajeto. Małe jajeczko, na razie nie wygląda zbyt apetycznie. Gorszmy sobie. O! Dziwnie, dlatego że tutaj na opakowaniu jest narysowane, że tam jest jakiś krem właśnie z karmelkami, a to jest stała konsystencja. Nie wiem, czy to jest stare, czy o co tu chodzi. Dobra, biorę tak do buzi. Czuć trochę ten karmel, ale bardzo, bardzo mało. Ale to jest słodkie. Naprawdę tam tych groszków karmelowych jest niewiele. Tak naprawdę, gdybym nie wiedziała, że tutaj ma być to Toffee Dime'a, to chyba bym się nie domyśliła, bo tego naprawdę nie czuć. Jest strasznie słodkie, w ogóle nie kojarzy się ze świętami. Bardziej przez te jajka kojarzy mi się z Wielkanocą niż ze świętami. Nie wiem, czy jest dostępne w Polsce, ja również zamawiałam to przez internet, ale dla mnie jest to słaby świąteczny słodycz. Muszę popić. Okej, skoro nadal jesteśmy w tematyce czekolad, to jestem bardzo ciekawa tej nowości marki Wedel. Świąteczna czekolada z marshmallow. Z piankami marshmallow. No nie wiedziałam, że pianki marshmallow są jakoś świąteczne, ale tak to reklamują. Kto wie, może będzie dobre. Zobaczcie, widać tutaj te pianki. Całkiem uroczo to wygląda. Ja uwielbiam czekoladę Wedel, natomiast nie jestem pewna, czy będzie czuć te pianki, przez to, że ta czekolada jest tak aromatyczna, więc zaraz zobaczymy. Oj. Zawiesiło się na tej piance. Te sianki się całkiem ciągną. Ale że mówię z pełnymi ustami. Tak jak myślałam, trochę nie czuć tych pianek. Delikatnie czujemy, że coś tam się żuje, że jest tam coś gumowatego. Natomiast też jakby ktoś mi nie powiedział, że tam mają być pianki, to bym tego nie poczuła. Czekolada jest pyszna, no bo czekolada Wedel jest pyszna. Ale tych pianek praktycznie nie czuć. Czekajcie, spróbuję wygrzewać samą piankę. Zobaczycie jak ona smakuje.
Dobra, słodziutka, ale nie ma jakoś za dużo smaku. No słuchajcie, zjadłam praktycznie połowę tej czekolady, a nie wyczułam tych pianek. Jest to smaczna rzecz, ale dlatego, że sama czekolada wedle jest smaczna, ale tych pianek nie czuć kompletnie. Może delikatnie czuć konsystencję tych pianek, ale to tak delikatniutko. Ale gdybym nie wiedziała o tym, że te pianki tam są, to po prostu bym się nie domyśliła. Natomiast z tej serii mamy jeszcze jedną czekoladę. Ta wersja jest z chrupkami i wafelkami, tak więc może tutaj będziemy mieli szansę poczuć trochę więcej. Wybaczcie mi te oczy, ale nie mogę dzisiaj tego opanować. Już trwa tak cały dzień. Czekolada wygląda w ten sposób. Wydaje się, że tych chrupek jest naprawdę dużo. Tak więc spróbuję. Przyjemnie chrupią. No i je już czuć. Pyszna. Rzeczywiście te chrupcie tutaj czuć. Wydawało mi się, że ta marshmallow będzie moim ulubieńcem, ale ta chrupkowa jest zdecydowanie lepsza, bo no, czuć chrupki. Ale to jest słodkie wszystko. No ta zdecydowanie smakowała mi dużo bardziej. Wedla znalazłam jeszcze taką świąteczną propozycję. To też jest czekolada mleczna, mocno mleczna, jak tutaj jest napisane. Też są wafelki, ale jest też podobno cynamon. Czyli no bardziej świątecznie, czyli... Ups. Czyli no bardziej świątecznie niż tutaj, bo nie tylko mamy chrupki, ale też cynamon. No zobaczcie, w tej tych chrupek praktycznie nie widać. No ale dobra, ocenimy jak spróbujemy. O matko. To jest okropne. O! Nie, nie smakuje mi kompletnie. Ma tak dziwny smak. Tych chrupek jest mało, tylko delikatnie chrupią pod naszymi zębami. Ale to połączenie cynamonu i czekolady jest tak dziwne. O! Słuchajcie, ja zazwyczaj i naprawdę lubię wszystko to, co jest słodkie, natomiast ta czekolada jest tak dziwaczna. Nie. Ja uwielbiam czekoladę i uwielbiam cynamon, ale w tym połączeniu smakuje to tak źle. Ojej. Może na końcu jest już trochę lepiej, ale na początku smakowało to jakoś dziwnie. Jak jakiś lek, nie potrafię tego wyrazić, ale okropna jest ta czekolada. Nie, jak dla mnie jest to straszny świąteczny słodycz. Okej, może odpocznijmy trochę od tej czekolady, bo mamy jeszcze dwie czekoladowe propozycje z Rittersport, ale już troszeczkę mi się od tej czekolady ulewa. To przez tą czekoladę. Och, to była naprawdę niedobra. Tak więc spróbujemy sobie na początku te żelki. Ja również zamówiłam je przez internet z Niemiec, ale później zobaczyłam, że są dostępne także w Tesco. I tutaj mamy różne świąteczne kształty, natomiast później zastanowiłam się i pomyślałam, że to mogą wcale nie być świąteczne smaki. To chyba są po prostu normalne żelki, tylko w takim kształcie. Ale z drugiej strony mają coś tutaj niebieskiego. Zobaczymy. No, pachną po prostu owocowo. Jeżeli to będą normalne żelki tylko w świątecznych kształtach, to się chyba rozczaruję. Próbuję choineczki. Tak, to po prostu jabłkowa choineczka. Słodka i owocowa. Ale są duże. Ciężko się żuje. Dziwne. Czy mam jakieś słabe zęby, czy o co chodzi? Nie mogę jej poczuć. A spróbujmy czegoś z tym białym. Mam gwiazdkę, więc może ona będzie bardziej świąteczna. Tak, ta pianka dodaje takiej świąteczności. To jest chyba jakiś taki śmietankowy krem. Strasznie ciężko ją pogryźć. Nie wiem, co jest ze mną nie tak. Chyba przez to, że są duże, bo te klasyczne żelki Haribo, te misie są dużo, dużo mniejsze. Tak, z tym białym elementem, z tą białą polewą smakują dużo bardziej świątecznie. No bo są to owocowe Haribo, ale ta śmietanka dodaje im czegoś takiego właśnie zimowego, świątecznego. W ogóle bardzo smaczna jest. Chyba ta śmietanka smakuje mi bardziej niż ten żelek. Łatwiej się ją gryzie. Zobaczcie, co ja narobiłam. Dobra, odłożę go sobie na później, bo już nie mogę go pokryć. W pewnym sensie troszeczkę rozczarowanie, no bo są to zwykłe żelki owocowe, tylko w świątecznych kształtach, natomiast ta śmietanka troszeczkę czegoś fajnego dodaje. Tak więc jest średnio, ale nie jest źle. Sprawdźmy te żelki. Te żelki kupiłam już akurat w Tesco. To są jakieś bombeczki, nigdy takich żelków Haribo nie widziałam. No jest to na pewno kolekcja świąteczna. Choć przypominają mi one bardzo te żelki malinki. Te żelki, nie wiem czy je próbowaliście i wiecie o co chodzi. No i te żelki mi bardzo mocno te malinki przypominają, więc mam nadzieję, że nie poszli na łatwiznę i po prostu nie zrobili żelek malinek, tylko o kształcie bombki. A tak naprawdę połowy bombki. Dobra, sprawdzimy. Ale to dziwne. To są za to bardzo miękkie. O, jakie to słodkie. O nie. To są obrzydliwe. Nie będę pluła, bo nie lubię pluć jedzenia. Natomiast są tak słodkie i są tak chemicznie słodkie. Z tyłu jest taki okropny smak. O! O nie! Są obrzydliwe. Delikatnie smakują jak te malinki, ale są 500 razy gorsze. Są tak miękkie. Ten cukier jest twardy, w środku jest bardzo miękkie i jest taki chemiczny posmak. Są za słodkie i
obrzydliwe po prostu. Jak mówię, nie chcę wam tutaj pluć jedzeniem, nie podoba mi się, jak youtuberzy to robią, ale naprawdę te żelki na to zasługują, bo są okropne. Nie wiem, czy one mają dobrą datę, bo smakują jak coś przeterminowanego. One są ważne jeszcze rok, ale są obrzydliwe. Aż mi oko zaczęło bardziej od tego łzawić. Okej, więc spróbujmy nasze dwie świąteczne czekolady marki Rittersport, a później przejdziemy do najbardziej interesującej rzeczy w tym teście. Widziałam, że marka Rittersport stworzyła chyba 4 świąteczne czekolady, natomiast jedna była kokosowa, jedna chyba była klasyczna i uznałam, że kokosowa czekolada na święta. Kokos jakoś tak mi się średnio ze świętami kojarzy, nie wiem. Więc spróbujmy tej, ona również jest o smaku tych ciasteczek, tych spekulatius. Pardon, maj niemiecki. To jest po prostu chyba jakiś świąteczny, pierniczkowy krem. Zobaczcie, całkiem dużo tego kremu. Nie, teraz tak patrzę, kochani, to nie jest krem, tam jest w środku rzeczywiście to ciasteczko. Więc spróbuję. Bardzo dobra. Zobaczcie, ja myślałam tutaj na obrazku, że to jest krema, to jest po prostu ciastko. Ale nie, spoko, naprawdę smaczna czekolada, bardzo świąteczna. A tu mamy wersję jeszcze z karmelizowanymi migdałami. Czyli tak bardziej bougie migdały, karmelizowane. No, sprawdźmy to. Ładnie pachnie. Tak wygląda na zbliżeniu. I próbuję. Co pyszna. O! Ale dobra, naprawdę kochani, tak pyszna. Wypiłam całą wodę. Naprawdę, ta czekolada była jedną z najlepszych rzeczy, którą próbowałam dzisiaj. To połączenie czekolady, tego cukru i migdałów jest po prostu przepyszne. Nie jest za słodka, jest po prostu idealnie wyważona. Świetna, pyszna, bardzo świąteczna. Ta mi niesamowicie smakuje. No i przechodzimy do tych słodyczy z Haribo. Nie wiem, co to jest, kochani, to wygląda jak połączenie żelków i ciasteczek. Mam tylko ogromną nadzieję, że tam w środku nie ma lukrecji, bo chyba nie ma na świecie normalnej osoby, która lubi lukrecję. Jest nadzieja, że jej nie ma, dlatego że tu mamy napisane, że jest wanilia, kokos, czekolada i mandel. Nie wiem, co to jest mandel. Brzmi jak jakiś migdał, czy coś. Tak, zobaczcie. Mandel. Migdałowy. Nie wiedziałam, że mam taki talent do niemieckiego języka. Otwieramy. W ogóle myślałam, że marka Haribo robi tylko żelki, a to się wydaje być właśnie jakimś takim ciasteczkiem. Zobaczcie, ale ma za to taką dziwną żelkową konsystencję. Ten produkt właśnie zamówiłam sobie przez internet. Ojej, dobra, próbuję. No, to jest okropne. Dziwne. Dobra, cofam swoje słowa, nie jest najgorsze, natomiast jest to jakieś dziwaczne połączenie żelka i ciastka. W środku mamy czekoladę, na górze mamy kokos i z jednej strony to smakuje bardzo właśnie jak ciasteczko, z drugiej strony jak żelek. Jest to mega dziwne. Sprawdźmy ten kształt. Ten jest bardziej pierniczkowy, bardziej mi smakuje. Natomiast ta czekolada, ja nie wierzę, że to jest czekolada. Słuchajcie, to jest lukrecja. Ona się przede mną nie ukryje, a tak. Ona ma taką dziwną, żelkową konsystencję. Jest słona, jest słodka, jest za słodka, to jest po prostu... Ach, lukrecja jest straszna! Ja ją tutaj czuję. Ta obudowa tego nie jest taka zła. Natomiast to czarne, to nie jest czekolada, to jest lukrecja i to jest niedobre. Może gdybym jadła to od dziecka, lubiła lukrecję, to byłabym przyzwyczajona do tego smaku i byłabym zakochana w tych słodyczach, ale nie jest to dla mnie. To jest jakieś dziwaczne połączenie żelków, ciastka i do tego jest lukrecja, więc jest... Okej, kochani, zjadłam wszystko i powiem wam, że jestem w szoku, dlatego że ogromna ilość rzeczy mi nie smakowała. Spodziewałam się, że albo wszystko mi będzie smakowało, albo może jakaś jedna rzecz mi nie będzie pasować, ale tutaj większość rzeczy była niedobra. Tak serio. Z rzeczy, która mi bardzo smakowała, no to zdecydowanie te ciastka. Ta czekolada była pyszna, ta mała czekolada Wedel z chrupkami była super. Natomiast jeżeli chodzi o tę czekoladę, o tą z marshmallow, albo te żelki Haribo, no to były okej, nie było fajerwerek, ale też nie były złe. Natomiast to była jakaś pomyłka. Ta czekolada była obrzydliwa. Te słodycze również nie przypadły mi do gustu. A najgorsze ze wszystkiego i chyba najgorsze rozczarowanie tego filmu, no to są właśnie te żelki Haribo. Myślałam, że będą pyszne, wyglądają przeuroczo, są piękne. No zobaczcie, no wyglądają pięknie, mają świąteczne kolory, ale są obrzydliwe! Nie chcę używać brzydkich słów, ale są... okropne, za słodkie, dziwne w konsystencji, jakieś takie chemiczne, mają dziwaczny posmak. Możecie je znaleźć w Tesco, ale nie polecam. I tak, to były wszystkie rzeczy, które spróbowałam. Mam nadzieję, że coś znaleźliście dla siebie i może uchroniłam was przed kupieniem czegoś, co jest nie do końca dobre. Jeżeli ten film wam się spodobał, to proszę zostawcie mi kciuka w górę. Docencie moje starania, bo teraz jest mi tak słodko, że mam po prostu ochotę umrzeć. Obejrzyjcie moje poprzednie filmy vlogmasowe, wpadajcie na Instagrama, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!